Lody naturalne cieszą się dużą popularnością. Ustawiają się po niespore kolejki klientów. Czy jednak warto jest dopłacać za to, by zjeść lody naturalne? Sprawie przyjrzał się serwis wrocławskiejedzenie.pl. Całość artykułu możecie przeczytać tam, a my skrócimy Wam najważniejsze wnioski z niego. Lody naturalne często też nazywane są rzemieślniczymi. Okazuje się, że tak naprawdę rzemiosło lodowe uprawia niewielka liczba osób, pasjonatów w tym biznesie. Cała reszta to po prostu biznesmeni, którzy liczą jedynie zyski. Kuszą nas pojęciem lody naturalne, aby wprawić w nas przekonanie, że kupujemy wysokiej jakości produkt zrobiony od podstaw z naturalnych składników, samodzielnie, a nie z półproduktów z hurtowni. Czy tak jednak jest? Lody naturalne nazywane są też rzemieślniczymi. Sprzedawcy lodów nazywają je lodami rzemieślniczymi, bo wszystko mieszają u siebie w lodziarni, nie robią lodów, mieszają gotowe pasty. Prawdopodobieństwo, że lodziarnia obok ma takie same smaki, jest bardzo wysokie. Lodziarnie kupują półprodukty od dostawców, z których mogą robić dowolne smaki, dodając specjalne pasty, na przykład owocowe. Przedstawiciele handlowi nawet pomagają wejść w rynek i dostarczają know-how. Aby zrobić kilogram lodów, wystarczy kupić pastę za około 4 zł. Więcej możecie przeczytać na tej stronie. Jest to naprawdę ciekawy i długi artykuł, w którym biznes został zbadany od podszewki. Warto go przeczytać, aby wiedzieć, co tak naprawdę kupujemy jako konsumenci i dajemy swoim dzieciom, myśląc, że kupujemy droższy, ale za to lepszy jakościowo produkt.